Ja widziałam, że ten film to jest głupi pomysł. Cóż, cyrk przyjechał do miasta. Klaudia wali cały film. Mój pigment! Wiesz, ile one idą? Słuchajcie, inaczej sobie wyobrażam dzisiejszy dzień i dzisiejszy wieczór. Chyba noc. I noc właściwie, bo jest godzina pierwsza, no za 10 druga można powiedzieć, a my z Klaudią zaczynamy nagrywać filmik. Ja wpadłam na genialny pomysł, jakim jest wymiana kosmetyczek. Jeszcze się walnęłam. W drugiej nocy. Także to jest genialny pomysł. Zobaczysz, że to jest genialny. Wy też zobaczycie, że to jest genialny. To jest genialny po prostu. Tym bardziej, że ja się nie przygotowałam i to jest naprawdę taka kosmetyczka, którą ja wożę. I to wygląda dramatycznie. To jest moja kosmetyczka, taka podstawowa, czyli cera, tak, podkład, kontur, korektor, puder i brwi, i usta, żeby już oczu w to nie mieszać. I wymiana, proszę bardzo. Ma się nawet nie domyka. Także zobaczymy, miejmy nadzieję, że z tego jakiś fajny makijaż wyjdzie i zobaczymy na oglądanie dalej. I słuchajcie, w ogóle umowa jest taka, że się wymieniamy nie tylko kosmetykami, ale też metodami aplikacji tych kosmetyków. Także powinno być naprawdę ciekawie, bo Klaudia na przykład się w ogóle nie pudruje. Znaczy nie, no czasem się pudruje. Zależy od dnia. A ja się właściwie mocno pudruję, tylko później porządnie usuwam ten nadmiar. Także dobra, zobaczymy. Od czego ja mam zacząć, powiedz mi? Zaraz sobie nałożę pielęgnację, ale od czego mam zacząć tutaj? Od brwi. Ja zacznę od brwi. A ja od czego mam zacząć? A ty od podkładu. Ja ci wybrałam Catrice True Skin, czyli jeden z moich ostatnich ulubieńców moich obsesji. Hydrating, jest. Tak. Jest. Tak. Już się bałam, że będzie coś spoko, matującego. Będziesz go pudrować, spoko. A ja mam wziąć kredkę, tak? Nie, ty zaczynasz od żelu do brwi z Nyxa. Okej. Okay. O nie. I to jest ten żel do brwi. Ja go tam lubię. Jeszcze jakże ładnym. No to miał być taki makijaż bardziej na co dzień, nie? To miał być taki makijaż od wyjścia. No to nie. Na co dzień to jest najszybsza metoda, jaką robię. Dobra, a to powiedz mi, jak ja mam to zrobić? Najpierw ten, a później kredka, tak? Tak, najpierw żelem do brwi w kolorze Cool Blond. Okej, dobrze. A ty jedziesz sobie. Podkład w kolorze Warm Olive. Z podkładem. No dobrze. W ogóle ciekawe jestem, jak kamera sobie z tym poradzi, bo jest na detekcji twarzy i są dwie twarze i on trochę tak... Pisuje. Nie wiem, na czym ma się skupić tutaj. A powiedz mi, dlaczego go lubisz? No bo on mi tak jakby szybko zaczesuje te brwi do góry. W sensie, jak ja zaczesuję na jakikolwiek inny żel, to on zanim się tak jakby zaschnie i zanim rzeczywiście te brwi zaczną mi tak stać do góry, to musi minąć trochę czasu. Ja na przykład dlatego... żel do brwi z Benefitu brał seter, ten 24 Hour brał seter, jak go używam, to ja go lubię, jak on jest już starszy. Tak. Ja go nie lubię, jak jest nowy, bo jak ja używam, ja ci mogę kiedyś to zademonstrować. Nie, ja wiem, że wiesz, co chodzi, że on leci po prostu i mi tak większość żeli do brwi robi i one albo muszą zastygnąć i tak dalej, no. Albo ten po prostu, jak zaczęłam go używać i pierwszy raz go użyłam, to mimo tego, że on rzeczywiście, może nie jest jakiś super trwał, bo rzeczywiście, bo większej ilości godzin on leci i nie jest jakiś tam, wiesz, tak, super sztywny. Chyba, że go tak dociśniesz na maksa do skóry. Znaczy... I sobie tak, a ty nie lubisz takiego efektu. Nie, więc... lubię, bo ja też właśnie tego żelu, który ty używasz, też tak, nakładaj, bo on zastyga. Aha, o kurczę. Zapomniałam, że ja się mam malować i mówić. To jest... No ja nie przypadam za tym żelem, bo on dla mnie jest takim glutem. Jak ja już sobie umaluję brwi, to ja już chcę, żeby one były bardzo ładnie. Perfect match. To ja bym chciała... A nie, bo ty rozcierasz przecież rękoma, nie? No tak, ale gąbką też może być. Raz tak, raz tak. Żeby one były umalowane już na cały dzień, a ja w połowie dnia właśnie jak testowałam ten żel, no to wiesz... Ja ogólnie za dużo nigdzie nie wychodzę. Może tak. Że ja za dużo nie wychodzę, ja się maluję tylko na Instagram. Nie, no wiadomo, że... Ale nawet na klient... Ja widziałam, że ten film to jest dzisiaj głupi pomysł. Jak ja się zacznę tłumaczyć z moich po prostu mądrości makijażowych, to źle wyjdzie. Ale to jest bardzo... Klaudia, nie. Nie, bo wiesz, co jest najgorsze, że ja działam intuicyjnie w makijażu. Poważnie, mam taki problem wytłumaczyć, dlaczego ja coś robię, bo ja naprawdę mam głębszy sens, co ja robię, tylko ja po prostu nie jestem w stanie tego przełożyć na słowo. Papier. Na papier. No. Wiesz. Znaczy, ja to jak najbardziej rozumiem, bo... Jak ktokolwiek był, co ja chcę powiedzieć, na moim kursie, na YouTubie jest to samo, że ja mam po prostu całą teorię, podstawowa... Nie wiesz, że kiedyś się opalało podkładami? No wiem, dlatego ja wiesz... Wiesz, że sobie tą bluzę podsujesz? Co, dobra, tam już i tak dzisiaj.
Spoko, dojdziemy do podkładu Klaudii. Ja chyba mam... uszy też muszę pomalować. Malujesz uszy? Nie. Zostaje uszy. Jak mam wytłumaczyć coś, to zawsze odpowiedź jest, jak jakieś pytanie padnie, to dla mnie odpowiedź zawsze zależy. Bo ja mam 16 miesięcy... Ja w ogóle mam inny makijaż na każdy dzień. Ja w ogóle co tydzień używam czegoś innego, bo a to coś nowego wchodzi do testu, a to mi się trochę spodoba. Ale za tydzień mi się znudzi, bo stwierdzę, że jednak nie, to jednak mi się nie podoba, więc zacznę używać czegoś innego, więc wiecie. To właściwie ja uważam, że to nie produkty czynią makijażystę makijażystą, tylko jego techniki. Metody, tak. Czyli tak naprawdę dobry makijażysta jest w stanie zrobić dobry makijaż ze wszystkiego, chociaż tak. Może nie powinnam tego mówić, skończę ten makijaż i będę wyglądać, jak wiecie. Nie jak makijażystka. Ale każdy makijażysta powinien zrobić wszystko z niczego, prawda, wieczorem. Prawda, wieczorem. O czwartym. Czy w nocy, no nad ranem. Dobra, umówmy się tak. Ja tego mogę spokojnie używać jako bronzer. Ale tak przy włosach zawsze nakładę? No nie aż tak. Ale to nie powiedziałaś mi, że to tak przy włosach nakładę. Miałam mnie instruować. Przepraszam bardzo. Czy na aplikację podkładu jest taka samowytłumaczalna? No bo ja zawsze i tak jeszcze jak ja robię kitkę, to ja i tak zawsze nakładam to potem bronzer i domalowuję sobie cieniami do brwi, wiesz, linię włosów, więc... Dobrze, dobrze. Ale że zaraz z tego, że używam twojej techniki, to teraz wyglądam jakbym była łysa. To nie wygląda, jakbyś była łysa. To wygląda, jakbyś w pewnym momencie trzeba się rozkładać. A ja mam takie pytanie bardzo istotne. No. Jak wiele miesięcy ma ten żel? On ma z tydzień? Okej. Okay. Nie, bo tu ogólnie... No i dlatego go lubię, bo on jest taki już praktycznie zastygnięty, że on od razu, wiesz... Czy on wygląda, jakby miał jakieś 3 lata, nie? Nie, nie mam, za tygodny. Dramat. No to... Tak, fakt. On rzeczywiście, jak go testowałam, to od razu był w takiej odpowiedniej gęstości, tak, no ale... o to mi chodzi. No ale... I dlatego po prostu, wiesz, ja go używam właśnie na co dzień, bo szybko mi to idzie. Wiesz, o co chodzi? Że ja normalnie zwykłym żelem bym się tam męczyła z 10 minut więcej, żeby w ogóle te brwi zaczesać. A tym jest tylko pach, pach i czasami w ogóle tylko tego żelu używam. Nie używam nawet kredki do brwi, nie? No tak, tylko on za miesiąc będzie tot. Ten podkład jest dla mnie dobry. To jest moje warm olive. To jest ten, którego ja używam w filmach, nie? Jasne, tylko cerę mam po prostu jaśniejszą, a wiecie, do dekoltu i do rąk to on już pasuje, nie? Tylko... Ej, teraz wiesz, co jest najlepsze, że ja wyglądam, jakbym miała ciemniejszą karnację od ciebie. Tak się... To jest pierwsza z historii mojego życia, że jestem ciemniejsza od ciebie. Poczekaj, nałożę twój podkład, to dopiero będzie różnica. Mówiłaś o tym przyciemnianie podkładu. Ja rozumiem przyciemnianie podkładu, ale już wiecie, jak ktoś ma kitkę, to już dookoła głowy też to idzie. Nie, no już miałam. To było nawiązanie, bo Klaudia z dzieckiem, lat 90, ona nie rozumie, słuchajcie. Jak się chodziło do szkoły... Przepraszam bardzo, mój płat czołowy podobno się rok temu dopiero, w końcu wytworzył. Dopiero. Także... bo ogólnie to jest to, co wam kiedyś już mówiłam na kanale, nie? Że dopiero po... Jest taka ogólnie naukowa teoria. Tego nie pamiętam, czy po 25, czy po 26. Po 25, bo ja to pamiętam, jak ty mi mówiłeś. No to może, po 25 roku życia dojrzewa płat czołowy, czy tam przedczołowy, już nie pamiętam, i który odpowiada za racjonalne decyzje. I układ dopiero on od roku dojrzał. Co teraz? Proszę ciebie. No właśnie, co teraz? Ja teraz kredkę, tak? Ty teraz kredkę, tak. A ja? Po prostu jak chcę, tak? Jakbym chciała sobie... Co tam ci brakuje, to sobie trochę domalujesz. Dobra. A ty sobie idziesz z korektorem multitasker i teraz tak sobie zrobisz kuleczkę, popatrz sobie do lustra. Dziabnij tutaj. Aha. No i trochę możesz jeszcze. Mhm. I no trochę za dużo teraz. I z drugiej strony to samo. Tak poniżej do linii, tak jest. Kreseczka na czole, kreseczka na brodzie. See, no i blend. Very nice. Bardzo ładnie wyglądasz. Ładnie nie wyglądałaś w życiu. To z pewnością. To z pewnością. Ale nałożyłam tego żelu tyle, że normalnie jak ruszam brwiami, to mnie boli, bo ciągnie mnie za włosy, nie? Aż tak? No. To trochę przeginałaś, że się mi aż tak nie ciągnie. Albo po prostu mam inaczej skonstruowane czoła. Znaczy ja mam dłuższe włoski w brwiach. To na pewno. No. Ty masz takie króciutkie, a ja muszę je przycinać, bo inaczej są... Oj, moje brwi dzisiaj wyjdą tragicznie, ja nie potrafię robić i znowu walnęła mnie. Ja już widzę te komentarze po prostu, że znowu Klaudia wali cały film takimi rzeczami. Ja się nie nadaję do twojego mikrofonu po prostu, on tutaj jest za bardzo na mnie nastawiony. Nie, ja już jestem nauczona doświadczeniem, ja już ciszyłam odbiór tego mikrofonu, że jak się będzie wydrzeć, to... W filmie wszystko trzaskało cały czas. Nie udrabiałaś... No wiem. Ty,
bo ja już jestem na korektorze, a ty jeszcze robisz brwi, może się zmieniłyśmy. No, i widzisz, dlaczego ja się szybciej mówię od ciebie? To no, w sumie może mieć sens, czy powiem, że... Ostatnio się szykowałyśmy właśnie na imprezę moją urodzinową. I obie doszłyśmy do wniosku, że w sumie cera to się robi szybko, tylko też się spotykałyśmy tam w różnych etapach, nie? Tak. Ty bym ci... Nie, no dobra, to jasne są te brwi. Ogólnie same... No, jak teraz patrzę na kamerę, to już w ogóle... Ogólnie ten korektor, wiesz, że go nigdy bardzo nie używa? Ładnie. A zobacz, jak ty ładnie wyglądasz. Newcast? Nie ma oczywiście skówki, nie? No tak nie wchodzi w załamanie. No ja wiem. Przecież to jest ten, którego nazwę zawsze zapominam. Multitasker. Klaudia, nie masz zakrytki, nie? Skówki? Nie mam ani jednej skówki w mojej kosmetyczce. Niestety wszystkie gubię. Okej. Okay. Ja mam teraz... I zaraz jak zobaczysz, jaką mam skówkę od podkładu, to też się na pewno zdziwisz, bo to jest skówka od It Cosmetics, a podkład jest Estée Lauder, więc... No cóż. Ja mam je pomieszać? Teraz... Nie. Czy mogę użyć tylko jednego? Ty nakładasz, teraz robisz oczy. A? No. Oczy, rzęsy i dopiero co? Co? No. Co? W co ja się wpakowałam? I tutaj masz taką ładną paletkę Nataszy Denony, którą bardzo lubię na co dzień, proszę ciebie. Ale ja mam chyba tą ciemniejszą paletkę. Tak, i to jest jaśniejsze. A jak ta trwałość cień ci się podoba? Bez zarzutu? No tak na co dzień. Okej, okay, no zależy na jaką bazę nałożę. Są z Inglota, to wszystko się trzyma. No tak, to fakt. Ale jak ja nakładam na korektor właśnie ten z Rimmela, to większość cieni w ogóle bez zarzutu nic się nie dzieje. A te, gdzie wiesz, normalne cienie z Nataszy Denony trzymają się normalnie. To tutaj, jak jeszcze robiłam jakiś test i przy okazji, wiesz, gdzieś tam się pomalowałam tymi cieniami, no dramat. Ja robiłam zbliżenia, masakra, wiesz, pozbierało mi się wszystko załamania, w ogóle dziury się porobiły. Ja montowałam, to był jakiś chyba test podkładu czy coś, ja później montowałam ten film i mówię, co z tymi cieniami, nie? Nie, to mi się nawet trzyma, ale to też może być baza z Inglota, nie? Bo na niej to nie, się prawie wszystko tak, trzyma. Jest... Znaczy ja i tak ją mieszam trochę z korektorem, ale... No dobra, czyli mam po prostu sobie zrobić oczy tym, tak? Ten transition. Ja bym tam rzuciła trochę. Aha, ten? Ale nie będzie za jasny dla mnie. Będzie, okay. Ale to jest dla mnie za ciemne, więc... Okej, okay, logika. A bazę to? Nie, to jest glitter, bo potem tam masz taki ładny pigmencik, jakby chciał. To mam dać na bazę? To z korektorem pomieszaj. A mogę sobie odciąć brwi od dołu, czy nie? No ja ogólnie mam taki patyczek, co mi poleciłaś w ogóle, ten patyczek. One są bardzo fajne. Patyczkiem. A ja mogę się przypudrować czymś pod oczami, bo już mi się pozbierało tak, jednak wszystko. Pod oczami masz jedno. Ale poczekaj, tak, możesz, ale to jest... Poczekaj, uważaj. Możesz się przypudrować pod oczami, ale patrz w lusterko. Możesz się przypudrować... Ej, tu się coś dziwo, możesz się przypudrować, ale tylko tu. Takie fałki. Linię uśmiechu możesz przypudrować wokół ust i nos i czoło. Bo tutaj będzie bronzer kremowy. Mhm. Więc tutaj ogólnie po prostu ta część musi być, policzek musi być jeszcze nieprzypudrowany. Dobrze. Tak? Dobrze. Czyli co ja mam w końcu zrobić, bo ja nie wiem. Bazę. Bazę mieszasz. Nie, najpierw mogę sobie wyczyścić brwi, tak? Od dołu. Tak, tak, możesz. Aha. Mogę. Potem mam nałożyć to. Nie, to musisz wymieszać z korektorem. Tak na ręce sobie pomieszać. Mhm. Zrobić miksa, złączyć w jedną całość. Zaścikać mi na bluzę. No to prawda też jest. I jak to wymieszasz, to dopiero gąbeczką mokrą sobie nałożyć na powiekę. I nie możesz otwierać już potem oczu, jak już ją nałożysz. W sensie, musisz poczekać, aż ona troszeczkę tak ciutkę się zastygnie, bo ona też się tak do końca nie zastygnie, troszeczkę się zastygnie z tym korektorem i jak ona taka już będzie, wiesz, nie mokra, tylko taka troszeczkę po czasie nie wyschnięta też do końca, ale to dopiero możesz nakładać cień. Dobrze. Ale mnie ciągną te brwi, no sobie nie wyobrażasz, po prostu normalnie bolą mnie cebulki włosów. Nie rozśmieszaj mnie, bo ja już wcześniej tam zblendowałam ten korektor. Ja cię nie rozśmieszam, ja się żalę, to jest dramat. Po prostu, jak wyjdę z tego bez brwi, to cię zabiję. A ty mówisz, że on nie jest trwały. No bo to jest właśnie taki glut, ja go dlatego nie lubię, bo jest taki dziwny. Nie no, ja mam tak, że jak właśnie ja go tak nie zaczesuję mocno, aż mocno, tylko tak troszeczkę sobie zaczesuję brwi. A jakie rzeczywiście po 5 godzinach. Też kurwa. To jest w ogóle prawie twój odcień, bo ja ogólnie brałam odcienie tak trochę pod to, że ja się opalę. Niestety brakło mi czasu na samoopalacz, więc ogólnie na Asi urodzinach byłam taka trochę trójkolorowa, bo nogi, twarz, dekolt i ręce miałam totalnie w innym odcieniu. Podkład miałam z dekoltem, tak wiecie, że tak tutaj wizualnie było ok. Ręce miałam za jasne i nogi miałam troszeczkę ciemniejsze, no bo
trochę tego samego palca nałożyłam, ale on był tylko przez 4 godziny, więc za dużo nie dał. Więc... O, 4 godziny aż był? No. No tak, bo się tyle szykowałam. Tak, a potem Asia mnie jeszcze polała jakąś wodą przy okazji. Zrobiła mi zacieki, więc poszłam to zmyć. A ja też się ogólnie polałam wcześniej, także nie, to cała historia, słuchajcie. Ale wiesz, nie aplikuj też tak, musisz sobie troszeczkę na ręce rozblendować, nie? I dopiero tak na powiedzmy. No, tylko tam ziewnęłam, nie? A, no dobra. To chodzi o to, żeby na gąbeczkę, żeby gąbeczka nie była taka, wiesz, totalnie sote, nie? Dobra, to ja już rozumiem, dlaczego Klaudia tyle klepie powiekę tą gąbką. Czy to się cały czas rusza? To spoko jest, no? No bardzo. Znaczy, ogólnie zaczęło się od tego, że ja chciałam, żeby Klaudia mnie umalowała. Nie, ja nie jestem na to psychicznie przygotowana. Natomiast... Nie baliwyście się pomalować maksyneczki? Wiecie, o co chodzi, nie? Że to jest trochę za duże wyzwanie. Natomiast... To był ciężki weekend. A ja tak chciałam zobaczyć się w innej wersji. Nie, kiedyś się pomaluję, naprawdę, ale muszę się na to psychicznie przygotować, że nie będę malować. Dramat. To jest za ciężkie. A Klaudia tak fajnie maluje. Klaudia ma inną technikę ode mnie. Cicho bądź. Cicho bądź, bo zaraz się zobaczy. Klaudia ma inną technikę ode mnie. Klaudia robi takie bardzo lekkie te makijaże, takie wiecie, że no to po prostu wyglądasz jak modelka. Więc ja bym była... Cicho bądź. Ja bym była ciekawa po prostu, jak ja będę wyglądać okiem Klaudii, nie? No ale widzicie, no. Kompromis wyszedł na to, że Klaudia teraz robi z siebie solarę. Także nie wiem, czy ci to wyjdzie na dobre. Trzeba już jednak głowę pomalować. O, PZ, to jest ta chmurka? Nie, to jest puder do czyszczenia zewnętrznego kącika. A, sobie, myślałam, jak sobie wyblendujesz. Albo na powieka też możesz położyć. Brązer kremowy, tak jest. I co z nim? Pędzelkiem syntetycznym. Syntetycznym pędzelkiem. Brązer kremowy. Mhm. Mogę sobie już usta wytrzeć od odkładu, bo ja już nie of mogę. Of course. Już... To koniecznie natychmiast. Już nie szlak. Jak najbardziej. O, a poczekaj, nie, jeszcze nie. Nałożyłaś tutaj puder wszędzie, nie? No. To teraz sobie weź rozświetlacz i tylko nałóż go na łuku pidyna, a później sobie możesz tak precyzyjnie usunąć. Ale rzeczywiście, patrz, jakim ona już jest w etapie, a ja jestem w ogóle w lesie. Widzisz? To dlatego... Po prostu moje techniki są takie, że... Nie, bo ja po prostu mam tak, że te bardziej precyzyjne rzeczy wolę robić na początku, bo wiecie, wolę na to poświęcić więcej czasu, a jak potem już nie mam tego czasu, to już podkład, korektor i tam reszta to tak, wiecie, szybciutko, nie? To jest rozświetlacz, tak? Jack Nihil? Nie, to jest puder. Rozświetlacz to jest ten. No, łuku pidyna. Chwila, tak. Lekkie zatrzymanku. Wiecie, dlaczego ja nie nakładam nic nigdy tutaj? Bo ja się ogólnie naprawdę praktycznie nie pocę. Wyznania Klaudii Owczarek. Ale tutaj to jest jedyne miejsce po prostu, na którym zawsze mi się tworzą takie kropelki i cały czas mi się wszystko rozwala i po prostu zdecydowałam w swoim życiu nie dawać tam praktycznie nic. Czyli w ogóle jak ja się maluję i tak dalej. To teraz muszę nałożyć dużo. Tak w sensie, że nie, palcem sobie weź, tego to tak nie zamążę dobrze. Weź sobie palcem i tak smaruj sobie dosłownie. No sam ten, wiesz, wystający ten element, nie? No jeszcze trochę. Jeszcze? Poczekaj. Jesus Christ. Rozluźnij. No. Wystający. I teraz możesz sobie wyczyścić. Zobacz, jak ty masz dobrze. Ty zaraz będziesz miała wszystkie precyzyjne rzeczy za sobą, a ja dopiero muszę je zacząć. To jest właśnie ten problem, który ja mam z makijażem, że ja dlatego muszę podkładać na końcu, bo... Ale no właśnie tego ja później nie robię precyzyjnego makijażu oka, tylko bronzer i koniec. I dlatego jestem w stanie... Znaczy ogólnie mówmy się tak, ja się na co dzień w ogóle nie maluję, ja się maluję tylko na Instagram, bo naprawdę nawet jak mam gdzieś wyjść do sklepu czy nawet do Sephory, to ja mam takie okulary, które specjalnie sobie kupiłam do wychodzenia, które zakrywają brwi, żeby tych brwi nie było widać. Ja chodzę taka pozakrywana i wiecie... Pielęgnacja, SPF i sayonara. Czasem trochę właśnie ten żel do brwi z Nyxa i tyle. Tak. Więc jakbyś miała robić taki mój prawdziwy, codzienny makijaż, to byś musiała go nie robić. SPF, żel do brwi i sayonara. I teraz tak, musisz sobie włożyć... Boże, ja normalnie się nie umaluję dzisiaj. Ja kończę na takim etapie, nie? No, ale to, że masz białe zęby od razu? Nie? Może dlatego moje zęby wyglądają na żółte, dlatego, że ja po prostu jestem zabrana. To jest mój sekret, słuchajcie. Zakrzyczycie. Widzicie? O to chodzi w tych zębach maksyneczki. To nie jest. To nie chodzi wcale o to, że ona ma ładne, proste zęby. Nie. To chodzi o to, że ona ciemnych podkładów używa. No to.
Poczekaj, bo ja nie wiem, co mam dalej robić. No, wkładaj, co? A ty potem na to, to nałóż sobie tą bazę, tą. Jeszcze? Tak, tą bazę trochę. I a ty miałeś prosty pigmencik. No nie no, trochę blisko zrobiłem. Weź sobie trochę na pędzel, rozbij sobie na dłoni. Tak? No, i sobie rozbij równo i sobie... Ale on się nic nie nabiera. No, już więcej mi się. A to mocno tak mam, czy co? No więcej. O. No aż tak go nie roz... Mój pigment! Wiesz, ile one idą? Czekaj, to muszę nagrać. Ja musisz dać wstawkę do filmu, co ty zrobiłeś z moim pigmentem, bo to jest po prostu skandal. To jest po prostu skandal. Ale ładny jest. No ja wiem, że on jest ładny. Mhm. Piękny jest, tak Asia? A zobacz, jak ładnie na paznokciach wygląda. A tego jeszcze nie pokazałam. Boję się oddychać. Mówię, że on tani był, nie? Nie pamiętam, ile on kosztował, ale... Pozamawiałam go dawno, ale masz szczęście. A to nagrywać? Ja mam klientkę w sobotę. A to jest mój ulubiony pigment. Nie śmiej się nad nim, bo się ulotni. To ja w ogóle, bo maluję, słuchajcie, w salonie fryzjerskim i zawsze, jak ktoś suszy obok mnie włosy suszarką, to ja mówię, tylko nie w moje pudry i pigmenty. I jestem zawsze po prostu, tylko nie w pigmenty. Czekaj, że bardzo się da naprawić, no, wyklepię się. Asia, ty ogólnie makijaż dłoni, zresztą dzisiaj jakiś, wiesz... Zobacz, takie ładne. Takie miałam nude paznokcie, to teraz mam glow. Dobrze. Asia, starza się. Ale jest rzeczywiście bardzo ładna. Teraz ja na pewno coś odwalę, bo to ja jestem właśnie... Ja bym, jakbym miała obstawiać w ogóle, jakbym miała postawić na to, kto dzisiaj coś takiego zrobi, to obstawiam na siebie. Czekaj, bo jeszcze go można wysypać. No i nie lecimy wejść. Tutaj też mogę? Tak, jak mam podniesione... Co to w ogóle było? Nie, bo jak mam normalnie opuszczoną grzywkę, to nie używam kremowych brązerów, nie? Bo później się przyklejam włosy do tego i tak wiesz... Masz coś tu chyba, a nie, żartowałam. Jednak nie. Tak mi się wydawało. To jest po prostu jasna rzęsa chyba od jakiegoś produktu, który ci po prostu spadł na rzęsy i tyle. No tak. Ale jak mam podniesione włosy, to jak mam podniesioną grzywkę, to tak, to używam kremowych. I powiem ci szczerze, że ja właśnie z dwa razy używam tego bronzera i ja go nie mogę rozgryźć. Jakoś nie mogę z nim dogadać. Co to znaczy? No nie wiem, jakoś tak jego konsystencja jest taka jakaś sucha. Ja wolę takie mokre bronzery, wiesz, o co mi chodzi? No taka jest... Sucha jest. Nie jest sucha. Kremowa. Ale taka sucha kremowa. Ja wiem, że ona jest kremowa, tylko taka sucha kremowa. Jakbym miała mieć kategorię kremowa, sucha a mokra, to jest kremowa sucha. A jak daleko mam tym bronzerem wyjść, bo ja chyba trochę za mocno poleciłam. No Klaudia, no jesteś wizerzystką, dobrze zdaje się. No ale... No ale wiesz, to jest... Każdy inaczej zajeżdża. No ja na przykład lubię mocno zajechać, ale nie aż tak. No ja też. Przegięłam. Ale właśnie w kremowych bronzerach, tylko właśnie ja nienawidzę robić kremowych produktów po tym, jak cokolwiek przypudruję, bo jak gdzieś za daleko wyjadę, to zawsze mogę sobie gąbeczką doklepać, a ja tu mam już puder. A ja zaraz lubię. Mi się ciastko zrobi. A ja lubię. To nie ma sensu. Może to jest kwestia kontroli nad produktem. Ale tak samo do ciebie nie ma sensu moja baza i no. To wszystko tak, że nie, wiesz. Nie, do końca nie ma. Nawet nie wiem, czy to jest równo nałożone, powiem szczerze, ale już tak czuję tę bazę z korektorem na powiece, że... Już wystarczy. Ogólnie... Może trochę za dużo, a ile dałaś, jakie proporcje dałaś? No, baza, tak więcej korektora niż bazy. Tak? I dalej masz tak ciężko? No, wszędzie. A to już nie moja wina. Już za to mnie nie obwinisz. No tak. I co ja mam teraz robić? Teraz? Powiedzmy, że oczy są skończone. Teraz zalotka. Okej. Okay. Ale wcale już, no wcale źle nie wyglądasz, no. No nie no, to trochę strzegiłam z bronzerem, dobrze, że mi pokazałeś. Tak ciut może. No bo mówię ci, ja nie rozgryzam tak tego bronzera do końca, no. Nie umiem z nim pracować, naprawdę. Wiecie co, ja właśnie dlatego nigdy nie... Ciężko właśnie, kiedyś Asia mi nawet na to zwróciła uwagę, bo ja 1000 myśli na minutę, sorry. Poukładam najpierw w głowie, dopiero mogę mówić. Kiedyś byłam z Asią w drogerii. I pokazywała mi coś tam i Asia się pytała, a to lubisz? Ja mówię, no
no tak, ale coś tam tego i zaczęłam się tłumaczyć, a Asia mówi, że to jest właśnie przypadłość ludzi z YouTube'a, że ze wszystkiego się zaczynam tłumaczyć, że jest po prostu produkt i zamiast powiedzieć, że lubię go albo nie lubię i skończyć temat, to mamy taką potrzebę wytłumaczenia się z tego, dlaczego lubimy ten produkt. Bo zaraz ktoś ci napisze, ale tak, nie możesz tak powiedzieć, bo coś tam, coś tam, coś tam. Więc od razu dosłownie powiesz jedną rzecz, to nawet, wiecie, nawet nie chodzi, ja się na kanale rozgaduję na różne tematy, nie? Powiedzmy sobie szczerze. I nawet jak powiem jakąś opinię na jakiś temat, nawet, nie wiem, tą głupią grę o tron, to już miałam z tyłu głowy, no tak, ale zaraz ktoś mi napisze, no nie, ale to jest moja ulubiona postać i nie możesz tak mówić, coś tam, coś tam. I ja już się nauczyłam trochę odpuszczać to i już, wiecie, dobra, cokolwiek powiesz, jakąkolwiek opinię będziesz mieć na jakiś produkt, na jakiś temat, to ktoś będzie miał kontropinię i zaraz powie, że coś powiedziało się źle i tak dalej. A jest taki minus obrazu nagranego, że nie możesz zaraz się wyjaśnić w komentarzu, wiecie, no tak, ale nie to mi chodziło, nie? Jak ktoś zrozumie to, co ty powiedziałeś, to już tak zrozumiał. Ale... Nie ma odwrotu. Ale nie jesteś odpowiedzialna za to, kto coś zrozumie. Jesteś odpowiedzialna za to, za to, co ty mówisz. Więc... sorry. Dlatego ja się tłumaczę, że na przykład ja nie potrafię pracować z tym bronzerem i to nie znaczy, że to jest zły produkt. Wiecie, o co chodzi? Naprawdę, no. Bo widzicie, Asia używa, bardzo lubi ten produkt i zresztą ja też go używam, nie wiem, 2 razy, więc też muszę mu dać jeszcze szansę na pewno. Ale dla mnie po prostu to jest... Nie każdy produkt się lubi. Kremowy, suchy. To dla mnie jest troszeczkę za suchy. Ja wolę bardziej mokre, nie? No dobra, bo ja już jestem zniecierpliwiona, żeby coś tu się na twarzy zadziało. Co teraz? Co teraz? Teraz musisz się wytuszować. No jest. Sky high-em. Ej, ale jak się możesz wytuszować, jak przecież jeszcze będą pudry na twarzy latały? Normalnie? No to te pudry na no, rzęsy spadną. Ja nie używam tyle pudru, żeby mi latały po twarzy. Ja używam takiej ilości bardzo delikatnej. Nie. Jestem sucha. Co teraz? Co teraz? O Jezu, no, o to mnie popędzę teraz. Nie, ci nie popędzam. Asia, zobaczysz, ja będę robić brwi, to ty możesz 3 razy wszystko skończyć jeszcze spokojnie. Jeszcze twoimi ciemnymi produktami na moich brwiach niewidocznych, to żeby to wyglądało, Asia, to ja do jutra będę tu siedzieć. No to teraz róż, rozświetlacz. Czyli ten róż i rozświetlacz ten. Ja się wytuszuję, to jest Claressa Heavenly Size. Ostatnio się z nim polubiłam. Ma taką fajną szczoteczkę. Ale bez linera żadnego i nic, tylko rzęsy po prostu? Tak. Okay. No to nie jest taki, wiesz, super wyjściowy makijaż, nie? To taki jest. Mam 13 baz na powiedzmy, więc powiedziałabym, że jest raczej wyjściowy. I w ogóle dlaczego ja się pudruję na mokre policzki? What? Myślisz bronzerem? A to ty dlatego może lubisz ten kremowy, suchy bronzer? Bo ty potem suchy produkty nakładasz i one są... What? Tu chodzi. Ja nie wiem, o co się chodzi. Na środek też? No. Tu? No. No i tak po całym bridge'u. No. Ja tak trochę bardziej do przodu też ten róż. Tu? No. Może dojdziemy do jakiegoś makijażu cery w końcu? Może jutro. To ty teraz sobie weź, wyczesz sobie brwi z tego pudru i ze wszystkiego, ale pudrowałaś tutaj pod brwiami? To jest kluczowe. Ale ja nie nakładałam nic na oczy. Nie, ale na czoło pudrowałaś? Tak. No, to musisz sobie przejechać tutaj jeszcze po brwiach pudrem. 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 Mhm. Żeby zabrać sebum stamtąd. Wyczesz sobie to szczoteczką. Najpierw przypudrować, potem wyczesać. Tak. To ma sens. Dobrze, czy ja mogę przejść do cery w końcu? Tak. Będziemy brwi robić, tak? Aha. To jak się uciapiesz nim na przykład gdzieś za wysoko, to jak ty to czyścisz? No bo mam przepudrowane czoło, więc ono jest suche, więc jak poczekam, aż żel wyschnie i go zabiorę, to nie ma problemu. I on jest też mocno utrwalający, więc możesz się na końcu ciapnąć, wiesz, do skóry, nie? Żeby go utrwalić. Czy ja mam mieszać te podkłady, czy mogę użyć tylko jednego? Wiesz co, ja używam najczęściej tego, co jest tam wydziubany, czyli go praktycznie nie ma, czyli tego. Ten wzięłam w razie czego jakby pomieszać, jakbym się wysmarowała samoopalaczem. No tak się ucieszyłam, że ten był całkiem niezły, nie? Ale niestety samoopalaczem się nie wysmarowałam, więc... Znaczy wysmarowałam się tylko na nogach. A ja go w ogóle nie używałam nigdy. On jest bardzo fajny, mega jest naprawdę. A jak jest? Dużo mam go dać, mało? Nie wiem. No tak, styknie. Styknie? Nie za dużo. I co, mam od razu go wklepywać gąbką, czy co? Czy jak? No, od razu gąbeczką, tak. Tylko nie suchą,
Nie, no, sobie tak trochę dziubła, nie, w sensie, że ja zawsze sobie troszeczkę podkładu jeszcze wpracowuję w gąbkę, nie? Że... No, nie, że jest pokryty gąbką, ale pokryty jest korektorem, więc już coś tam jest. Pokryty jest gąbką. No, lekka śmierć wjechała. Spokojnie, zaraz będzie troszeczkę bronzera. Znaczy, on ogólnie jest taki siny, nie? No. Ja jestem w szoku, że on ci pasuje. No, jest taki... W ogóle nie... Ja lubię bardzo ten podkład, ale kolory są do poprawki. To jest 1N2. Tak. Wyglądamy kapitalnie. Znaczy, ja wyglądam kapitalnie. Tak, powiedziałam, że wyglądam kapitalnie, zrobiłam tak i stwierdziłam jednak, że nie do końca. W trakcie mówienia skapitulowała. Tak. Później jak umalujesz sobie już tym żelem, to jeszcze włoski pojedyncze z przodu, zwłaszcza pisakiem espresso z Nyxa. A czy... Z przodu zwłaszcza. Ja z przodu w ogóle nic nie robię z brwiami. A jak daleko mam wyjechać? Ty patrz, jakbyś się teraz głowami zamieniły, nie? Ale mnie bolą te brwi. Nie mogłam normalnie ruszać nimi, bo tak mi ciągnie, jakby wiesz, ze włosy normalnie ciągnęło, nie? Biorę sobie i tak sobie trochę tutaj, tą końcóweczkę. Tu? No. Bo ja tu mam takie zasinienie, takie mam w tym miejscu zasinienie. Okay. I sobie tu jeszcze trochę nakładam. Tu? Też tak ciutkę. Ja bardzo cieniutko korektora nakładam, tak. I teraz jak rozblendowuję ten korektor, to to wszystko w dół, a w zmarszczki praktycznie nic nie kładę. Tak minimalną ilość taką, że po prostu kot napłakał. A ty jeszcze na resztę twarzy, czy nie? Tak, tak. Ale w ogóle dlaczego ty robisz korektor teraz? Ja nie robię korektora w tej kolejności. A co ja miałabym teraz robić innego? Bronzer? Ja robię teraz bronzer. Ale możesz sobie go tak zostawić, bo ja czasem tak robię ogólnie, że zostawiam ten korektor, on trochę przeschnie i on się wtedy fajnie blenduje, jak on tak trochę przeschnie. Czy mam go zostawić taki nierozblendowany? Tak, taki nierozblendowany. Okay. I potem go sobie rozblendujesz. Dobra. A teraz możesz sobie zrobić kremowy bronzer, Fenty. Ale gąbeczką mam go tak nałożyć? Tak, normalnie gąbeczką. Wklepać trochę w gąbkę, ale ja wklepuję tą stroną, którą podkład wklepywałam. No to jest ta strona. A, dobra. Tylko tak są. Mało zauważalny. A, się już. Co na znowu wymyśli? Ale ogólnie ten bronzer na całą twarz, tak? Na czoło? Tak, na czoło, na boki policzków, na troszeczkę na żuchwę. A ty dałaś bronzer na żuchwę? Trochę. Miałam nie dawać? Nie, nie, miałaś dawać. Powiem ci, ja nie wiem, czy ja lepiej wyglądam z tym bronzerem, czy bez. Co ci powiem, Asia? No. Tak jak mówiłyśmy na początku, że dobry makijażysta, nieważne jakie ma kosmetyki, sobie zawsze poradzi. Dzięki, Rose. Dziękuję. Bo ja się zaraz popłaczę. Zobaczymy. Jestem już się podobała. Ja wyglądam jak clown. No po prostu powiedzmy to jasno i wyraźnie. Ja wyglądam jak clown. Wolałabym wyglądać jak clown, jak Solara. Ja wyglądam jak Solara. Wolałabym wyglądać. Dobra, i mogę już blendować ten korektor? Nie, teraz róż kremowy. Też daję trochę na rękę. A tam jest róż kremowy? Tak. A ten rare? Tak, rare. No i się zaczyna... O matko. Tylko boska. Ja nie daję tak tu do przodu. I właśnie go bardzo mało trzeba używać. Bardzo mało go trzeba używać, Asiu. Asiu! To ty nie umiesz się malować. Cię, któryż? Cyrk przyjechał do miasta. Wołają mnie. Myślałam, że się coś stało z mamą, kuźba, bo ostatnio jak nagrywałaś przecież i było, to był pożar w domu, więc ja już siedzę i wiesz. Ale kinia nas, ten, a kinia śpi teraz sobie elegancko i nic nie robi. Ja nie chcę nic mówić ogólnie, ale ja się już popłakałam. Popłakałam się, mówię, mam ze śmiechu się. No bo czy ja mam jeszcze nałożyć ten róż? Co? Zaczęła się pocić, tam się nie pocisz? Nie, to nie, akurat poza nosami leci. Czy ja jeszcze gdzieś mam róż nałożyć? Tak, do środka to ja tak już tak nie zajrzam. Tak, no korektor jeszcze będę blendować, nie? No ale ja tak nisko korektorem nie jadę. Jak najpierw sobie blenduję korektor tym pędzelkiem,
to on jest nałożony w takiej minimalnej ilości. I to wiesz, po prostu ci zabiera cały produkt i w ogóle nie wiesz, że w zmarszczki. Tylko... Ja mam wszędzie zmarszczki, nie, mówię. Nie masz zmarszczki. Musiałabym mi nie kładać korektora do wszystkiego. Wypraszam sobie. Dzięki. Smyj to. Pogadujesz, masz takie same jak ja. W sensie, że jak masz to, to tutaj... to pod zmarszczki. W sensie, że wiesz, jak tu, od tego momentu w dół. Wiesz co chodzi? Żeby w tych załamaniach w ogóle nie było produktu. Nie wiem, mam już tak zastyk, że nie wiem, czy jestem w stanie coś jeszcze zrobić. Aż tak? No. Coś ty nie masz, słuchaj, cery. No, korektor bez tego, a tu i klima chodzi. O. Ja nie mam klima. Bo tak, o! Ja się nie mogę, bo ty psujesz swój makijaż. To nie jest mój makijaż, jak coś nie. Asia, swój makijaż. Asia mnie instruowała. Ale tego. Mogę poniżej do linii łaz zjechać? Ja muszę. Tak, możesz trochę. Tak, tak, tak. Chyba coś nie poszło z korektorem. Mój korektor tak nie wygląda. Czy ja... Asia, czy ja wyglądam tak na co dzień? Powiedz szczerze, żeby nie było potem, że wiesz. I potem od razu już sobie szykuję puder, moją mieszankę. Ona jest ogólnie w Lamerze, ale tam są wymieszane 10 rodzajów pudru. Okay. To jest ogólnie też tam twoja mieszanka trochę. Tam jest trochę Estée Lauder Lamera i tam jeszcze trochę jest chyba Hourglass. Okay. Dobra. Mieszanka wszystkiego. Nie wiem, dlaczego coś takiego zrobiłam. To była... Może wykańczałaś puder. Przypływ emocji. Tak, bo to ogólnie wykańczałam ten puder i taką już miałam końcówkę. Znaczy, to mi się jak najbardziej podoba, nie? To moja szkoła. mieszanie wszystkich pudrów, tak, ile wejdzie. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Ale mam go dać tylko pod oczy, czy... To tylko pod oczy. To jest 10 razy za dużo. To jest 100 razy za dużo. Ile ty tego pudru nakładasz? Ja 1/10 tego nakładam. I ja nie nakładam w ogóle tutaj w to... To miejsce miało być pod oczami, a to już jest... Już jest pod oczami. Nie. To jest pod oczami dotąd. To już... Dół to jest... Buzia to już nie jest. A nie mogę się przypudrować. No jak już żeś się przypudrowała, to co ci zrobię? Przecież ci nie zmarzę tego i nie każę ci robić od nowa twarzy. Bo przecież tam tak wyglądam rewelacyjnie, że... To tak, na czoło i tutaj w to możesz sobie nałożyć Fenty. Ale czekaj, Fenty na czoło? Tak. Ja ci pokażę dopiero puder rozświetlający, jak ty chcesz. Okay. Zaraz będziesz używać pudru rozświetlącego. Chodzi o ten? Tak, botox. Matko, przecież to jest rozświetlacz. To jest puder rozświetlający. A ty mówisz mi, że Fenty to jest puder rozświetlający. Fenty to jest mat. Ile mam tego pudru nałożyć na czoło? No troszeczkę. Tak, żeby się tylko troszeczkę zmatowić. Nie za dużo. O Jezu, to jest za dużo. Ile ty tego nakładasz? Wierzcie ją. I ja teraz jadę z bronzerem Maybelline. Maybelline. Tak, ale go tak troszeczkę, bo on jest taki, no, ciepły. No to dobrze. To jest mój puder ogólnie. No tu dojechać brwę. Nie, no zobacz. Daj mnie to. Usmarka. Daj mi chusteczkę. Ja muszę wyjść poza kadr, bo to już wykracza poza wszelkie granice. Teraz będzie róż. Pudrowy róż jeszcze? Tak, pudrowy róż, troszeczkę ten z Rose możesz sobie nałożyć. I ten, tak? Clair Blanc. Ale mam go gdzie nałożyć? Ja go sobie takim większym pędzlem i omiatam tak tutaj. Całe boki? Całe boki praktycznie. Okay. I taką resztkę nie za dużo. Ty możesz, tak, ty możesz. Tylko tak nie za dużo tego pudru. Troszeczkę. Tyle. Wyciapaj sobie pędzel w tym i tak zacznij tutaj odtąd, bo jakby ci się za dużo nałożyło, to... Żuchwy? Wszystko, cały bok. Jedziesz z tym. Tego? Tak, no trochę za dużo go nałożyłem. W ogóle jak ten korektor podkładł i to wszystko w kamerze na tobie wyglądało, to wszystko było po prostu nie od czapy. Bo jest. Na mnie to tak nie wygląda. Bo jest. Tak, i ogólnie do góry i tak jakbyś też sobie na tutaj, na to. I tak troszeczkę też tutaj, bo ja lubię, no, ja tu się nie pudruję. Ja mam tu taki naturalny blask. O, to będzie wyglądało, tylko podkreślało dolinę, na linię uśmiechu. Na żywo to nie wygląda tak tragicznie jak na kamerze, nie? Ale poważnie, na kamerze wygląda to dużo gorzej. Strasznie.
Gdzie ty? Co ty zrobiłeś? To nie po mojemu. Nie pamiętam, jak mi nakładać, ja mówiłam, co ty robisz? No i co ja? Dobra, już zostaw, no jak już pojechałaś, to już tam. Na ponosie też, rozświetlacz? Tak, tylko ja bardziej tu daję. Na sam czubeczek. O matko. Na sam czubeczek. Ale nie palcem, no co ty, trochę, troszeczkę pędzelkiem, tak ciut tylko. TikTok. No i trochę tu. Po prostu ja mam tak skonstruowany nos, że zobacz, nie wiem, czy to będzie u mnie widać, ale u mnie widać rozświetlacz tylko trochę tu. I tu, i tak sobie robię po prostu tym rozświetlaczem. Dobrze, proszę pani. To był rozświetlacz Magic Body Magic Dust Golden Skin 06, bo na pewno będą tu pytania. A my tego nie zapamiętamy, żeby to rozpisać. Więc od razu wam mówię. Dobra, co ja mam teraz robić? Co z dolną powieką? Bo ona jest tragiczna. Teraz dajesz troszeczkę tego cienia, który... A mogę usunąć sobie podkład z ust? Tak, no oczywiście, już... tak. To ja też nienawidzę tego. Także to jest wspólna nasza cecha. Wyrunek miał takie usteczka. Ja się czuję rozświetlaczem, jakbym miała wąs. Nie wiem, dlaczego rozświetlacz nożyłaś na znowu. Zepsułaś wszystko. Sobie. Wszystko zepsułeś. To ci właśnie ładnie uwypukla ten etap. To miejsce. A ty się bawisz z tym żelem do brwi? No kusza, bo nie potrafię się z nim dogadać. Jak matka z łobuzem. A dajesz tuż na dolne rzęsy? Tak. A jeszcze rzęsy musisz dokleić. Doklej sobie to pojedyncze. A wiesz, idziemy Spidera z nim? Tak. Tak, co? Ja solarę mam robić też do łóżka. Robert będzie zachwycony. W ogóle, słuchajcie, hitem jest to, że jak jeżdżę zawsze do mamy Roberta, do mojej teściowej, to ostatnio jej sąsiad powiedział, że Robert cały czas przyjeżdża z inną dziewczyną. I on mówi, nie, on jest z Klaudią od 11 lat. I są dwie opcje. Albo on myśli po prostu, że ja tak często przyjeżdżam inaczej wyglądając, albo bez makijażu, albo wiecie, jestem w perukach, albo w doczepach. Potem nie jestem w doczepach, potem mam jakieś takie... Byłam blondynką jaśniejszą. Byłam blondynką, potem byłam ciemna. Teraz myślałam jeszcze o innej zmianie kolorze włosów i tak dalej. I albo to jest to, że po prostu on mnie widzi w tylu wydaniach, albo coś jest na rzeczy. No właśnie, a Robert, nie, to Klaudia, to on po prostu zawsze inaczej wygląda. Zaraz nie piszę w ogóle. Zrobiłaś kreseczki, to nie ma mieć kreseczki. No hit, ja bym w życiu sobie tak brzmi nie zrobiła, ale fajnie wyglądają. Ja mam się umalować tym ogryskiem? Tak, tym ogryskiem. Tylko musisz go natemperować, bo nie wiem, gdzie mam temperówkę, bo zgubiłam. A to z Glam Shop? Trójka? To jest La Make-upy Bella, trójeczka. Co teraz? Zrobiłam brwi. 3 godziny później. To teraz sobie weź bronzer pudrowy. No. Inaczej, jeszcze nie. Weź sobie puder PSE. Tu wewnętrzny kącik, jakby łuk brwiowy, a na pozostałe miejsca, czyli zewnętrzny kącik, załamanie powieki, dolna powieka, bronzer. Ja tak... Tu? Ale ja nie mam nic na... Tak. Znaczy masz ten korektor mieć tak rozblendowany, nie? Żeby właśnie nie było krawędzi. Powiem ci, te usta to nie wiem, czy tutaj... Trochę przegięłaś sumko, ale ja nie maluję. Ja maluję tak ciut tylko kontur, a środek to będziemy robić coś innego zupełnie. Ja nie robię takiego całego konturu tak tutaj tego, tylko tak w ogóle, że tak delikatnie bardzo. To jest już pomalowane usta całe. To jest... To są Maybelline. To są pomadki Maybelline. To jest ogólnie pomadka, którą Gigi Hadid miała na Met Gali. Która? I ona mi się spodoba właśnie Pure Linew. To jest ogólnie ładna. No to tą chciałam właśnie, żebyś nałożyła, tylko jak tą dać ciemną konturkę, to styl będzie za ciemno trochę. No dobra. To daj tylko sobie wydziób tym, wiesz, dziubakiem, nie? Aha. Ale ja to jest tak... w ogóle pomadka 930 Maybelline. Ale nie aż tak dużo. Bardzo tak troszeczkę, bo ja tak naprawdę ciut, bo mieszam to z balsamem tak naprawdę. No to zaraz nałożę balsamę jeszcze. Usta spoko, ale usta pasują do tej karnacji. No bo ty za dużo tego wszystkiego nałożyłaś. Ja nakładam dużo, dużo mniej. To no nie... Dlatego chciałam, żebyś je umalowała. Będzie, może... będzie 50 tysięcy łapek w górę. Ile ty tam masz tych łapek? 200 milionów? Tak. To wiecie, to zrobimy... Klaudia mi zrobi prawidłową wersję tego makijażu. Ta. No, także tak wyglądają skończone makijaże. Przejęłam białe zęby. Chciałam tylko powiedzieć, że teraz z całym skończonym makijażem wyglądasz bardzo ładnie. Ty też wyglądasz bardzo ładnie. Na żywo, na kamerze niekoniecznie.
Nie. No i dlatego ja też nie przykleiłam rzęs Klaudii, bo Klaudia ogólnie mi przyniosła cały asortyment rzęs kępek. Takie fałki, takie pojedyncze. Także tutaj jeszcze by można ten makijaż oczu urozmaicić, ale mówię, nie będę marnować tych rzęs. Pozostało je kilka na krzyż, a dosłownie za 10 minut idziemy spać, więc nie będziemy tego kontynuować. Tak jest. Koniec. Podoba mi się cały wygląd tego boku twarzy, nie? Czyli ten że clear to... blank, ten puder rozświetlający, tak. To nie jest taki głupi. Tak, ten botoks chyba, tak? To tak, był? To był botoks, no. Przez to, że on jest bardzo rozświetlający, to wygląda, jakbym właściwie miał dalej to kremowe konturowanie, nie? To wygląda bardzo świeżo w tym momencie. Podkład chyba nie do końca będzie mi leżał, bo ja normalnie czuję, jak on mi się rusza po twarzy i migruje. Mamy takie połączenie dzisiaj dwóch typów filmów. Poza tym, że zamieniamy się kosmetyczkami, to też planowałam zrobić filmik, w którym... W komentarzu widzki mnie zmusiły do kompletnie odwróconej kolejności nakładania makijażu, nie? No to tak. Czyli były właśnie najpierw brwi, potem coś tam cera, kompletnie na odwrót, no to jesteśmy dzisiaj my, dzisiaj ja. I ta kolejność mi nie leży. Twoja kolejność... Twoja ogólnie... Wysłałaś się dzisiaj, czy nie? Twoja kolejność jest ogólnie fajna, że jak zaczynasz od podkładu, to już dużo lepiej wyglądasz, jak totalnie bez makijażu. I wiesz, jak zaczynasz nagrywki, to już to dobrze wygląda. Wiesz, o co chodzi, że od początku przez praktycznie większość filmu wyglądasz dobrze, a przez większość filmu wyglądam tragicznie i jest taka końcówka, jest coś tam no tak. I jest, wiesz. Ale co do tego żalu, to nie zmieniam zdania, jest dla mnie po prostu glutem, który zarazem jest mocny, bo ciągnie te brwi, a zarazem, no ja go już tutaj 3 razy przyklepywałam, żeby wiecie, te brwi sporo tam się przykleiły, nie? Bo one już odeszły od twarzy, nie? Chciałam powiedzieć jeszcze, że korektor jest super i korektor na pewno sobie kupuję, nie wiem co to było. Co to było? Rimmel Multitasker. Bardzo super korektor i zresztą ten podkład też bardzo fajny. Bałam się właśnie, że mi dasz coś takiego mocno suchego. No i ja te twoje mieszanki pudrów to plus minus znam, więc no tej klaresy, to były normalne? Tej klaresy nie znam, ale wiesz, że ogólnie twoją pracę z pudrami kiedyś mnie malowałaś ogólnie, nie? I mi się podobało. Także z tego właśnie znam te twoje mieszanki, że te pudry wcale na suchej cerze nie muszą wyglądać, wiecie, źle. Jeżeli się potrafi to ograć. I oczywiście pod warunkiem, że skóra jest wypiękniona, bo słuchajcie, to jest po prostu czynnik decydujący. Może być cera sucha, która po prostu jest niewypilingowana i jest, wiecie, tak, że nic nie będzie na niej dobrze wyglądać, a jeżeli cera sucha... I pełno suchych skórek, nie? Tak, to wtedy nic nie pomoże, po prostu nie ma opcji, a jest na przykład osoba z suchą cerą, jak ja, i naprawdę mam bardzo suchą cerę, i można ją przypudrować, żeby ten makijaż był trwały i może to dobrze wyglądać, no tylko pod warunkiem, że ta cera też jest zadbana, że tak powiem, nie? Niech mi ktoś powie, że Klaudia nie wygląda ładnie z kolorem, jak jest opalona, że brzydko wygląda. No nie wygląda. No wygląda nawet bardzo ładnie, żywo i tak w ogóle zdrowo. No, wiadomo, że opalona skóra zawsze dobrze wygląda. Tylko no ja bym musiała sama opalaczami się wysmarowywać, bo słońce nie ma opcji. No tak. Dobrze, tak ogólnie w tej bitwie, w tej zamianie kosmetyczek Klaudia wygląda lepiej. No cóż. Nie ma tutaj w ogóle co się zastanawiać. No chyba, że macie inne zdanie, ale nie sądzę. Nie, Asia, powiem ci szczerze, że myślałam, że będziemy ogólnie wyglądać dużo gorzej obie, że tak powiem. Myślałam, że to dużo gorzej się skończy. Trochę się pobawiłam innymi technikami nakładaniem. Aha, bo jeszcze w ogóle powinnam się tym spryskać, nie? Tak. No ale to już dobrze. I tak idziemy spać. Ale ja go też używam, też go lubię, więc to nie byłoby jakiegoś większego szoku. Dobrze, to tak. Dziękuję za doświadczenie. Ja również. Dajcie znać, który makijaż się Wam bardziej podoba. Także dziękujemy bardzo za uwagę. Odwiedźcie kanał Klaudii. Tutaj będzie link do jej kanału. Do Klaudii można się zapisywać na makijaże i będą ładniejsze od tego. I od tego. A jak się nie wiem, czy to jest ogólnie dobra reklama do tego, że zaczęłam robić makijaż teraz. A jak się Wam filmik spodobał, miło spędziliście z nami czas, to prosimy o zostawienie kciuka do góry. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa!